Witajcie kochani, dzisiaj ogłoszenie konkursu. Witam Was również serdecznie. Dzisiaj ten jeden z przyjemniejszych dni, ponieważ będziemy losować nagrody w naszym konkursie, który ogłaszaliśmy przed świętami. W konkursie wzięło udział blisko 170 osób. Zamieszczonych było 174 komentarze, przy czym po weryfikacji okazało się, że tam kilka jest komentarzy, które osoby nie podały hasła konkursowego. Żeby nie przedłużać, to zabieramy się do prezentacji nagród i do losowania. Przystępujemy do losowania nagród. Pierwszą nagrodą, która będzie poddana losowaniu, jest kubeczek z logo Odkrywcy Historii. Hania, zamieszaj tutaj i wybierz osobę, która wygra ten oto kubeczek. Śmiało, śmiało mieszaj, śmiało, śmiało, nie bój się. Śmiało. Głęboko teraz rączkę wstać i pokaż osoba, jaka wygrała. Zamknij oczy, żeby nie było widać. Zamknij oczka. Zamknij oczka. No. I to jest osoba, kubek trafi do osoby Mac. Mac. Zobaczcie. Do tej osoby trafi kubeczek. Kolejną nagrodą, która zostanie rozlosowana, to jest komplet dwóch naszywek. Naszywki z logo Odkrywcy Historii i z taką sentencją: żyj z pasją. Haniu, zamieszaj, zamieszaj i wylosuj teraz jedną osobę. Zamknij oczka, zamknij oczka. I mamy tutaj drugą osobę. Jest to 1-2-3-3-2-1 Robson. Zobaczcie. Do Robsona trafiają oto te naszyweczki, dwie. Także kolejną nagrodą, która będzie rozlosowana, jest czapeczka Metal Detecting. Haniu, proszę. Można trzy razy wybrać? No po kolei będziemy wybierać. Teraz wybierz osobę. Ile tych jest nagród? Nagród jest dużo, wiesz? To będziemy tyle ludzi, ile tych nagród. Tak jest, zgadza się. To już tylko... Wybraliśmy już tylko trzy. Tak, a teraz musisz rozlosować, czy wylosować osobę, do której trafi ta czapeczka. Oj, to chyba ta będzie. Ta będzie, co ci spadła? Okay. Dobrze, jak ci spadła, to szczęśliwą osobą będzie Edyta Abramczuk. O, proszę. Edyta Abramczuk. Do Edytki trafi ta oto czapeczka. Teraz pod losowanie poddamy kolejną czapkę. Tym razem czapkę z logo Odkrywcy Historii. .pl.com. Haniu, wyciągnij szczęśliwą osobę. Mamy tutaj Łukasz Kloch. O, proszę, zobaczcie, tutaj do Łukasza trafi ta oto czapeczka z logo Odkrywcy Historii. Teraz mamy do rozlosowania, odłożę tutaj już te wygrane, do rozlosowania mamy dwie koszulki. Napisane w tym logo. Z logo. Jaki to jest logo, Hania? Odkrywca Historii. .pl. Także pierwsza koszulka trafi. No, Haniu, losuj, wyciągnij. No, dobrze. Zobaczymy, do kogo trafi. Trafi pierwsza koszulka. Grzegorz Zaborniak. Do Grzegorza trafi pierwsza z dwóch koszulek, które będą poddane losowaniu. I dwie książki jeszcze dostały. Tak. Jeszcze jedną koszulkę, drugą. Pamiętajcie, mamy wszystkie rozmiary, piszcie później. Nawet osoby... małe dla dzieci. Nawet małe dla dzieci. No, Haniu, losuj. Druga koszulka trafi do osoby... Adam M5. Adam M5. Nie mogę ten... Złapać ostrości, nie możesz? Jestem teraz. O. No.
Także druga koszuleczka do Adam M5. I teraz tak. Książki. Książki. Noc Patagonów. Książki napisał poszukiwacz Michał Młotek. Pamiętajcie, osoby, które wygrają te książki, będą mogły przesłać informację, jaka ma być wpisana dedykacja przez autora książki, przez Michała. To jest ta osoba, tak? Wybrałaś? Pierwszą książkę wygrywa Matys. Nie ma ostrości. Matys. O, teraz pomału przysuń się. Przysuwam się, złapia. O, dobra jest. Jest i ostrość. Matys wygrał. A drugą książkę Hania mi tutaj już wylosowała. Podłożyła mi kartkę. Jest Zorgi M. Zorgi M. Także wszystkie nagrody zostały... Tylko wszystkie, jeszcze jednej brakuje. Jeszcze jednej, tu masz. Nie, tata, to nie jeszcze ta, muszę jeszcze jedną skończyć. Hania dorysowuje w międzyczasie... Dwie nagrody. Dwie nagrody, bo chciała, żeby to były pamiątki osobiste, natomiast one będą dodane do, powiedzmy, książek, dołożone jako dodatek w tym konkursie. Natomiast teraz tak, jeszcze podsumowanie, żebyście wiedzieli, jak postępować. Osoby, które wygrały, bardzo prosimy o kontakt mailowy odkrywcahistorii@gmail.com. Oczywiście informacja o wygranych będzie też zamieszczona w komentarzu. I wysyłka też jest po naszej stronie, także jak te nagrody, które wygraliśmy, wyślemy Wam. Ewentualnie możecie też w naszym sklepie stacjonarnym Suszu je odebrać. 14240 Susz, sklep z wykrywaczami metali, ulica Piastowska 28. Także zapraszamy też serdecznie po odbiór osobisty, a jak nie, to poprosimy o dane, to my wysyłamy. Chcieliśmy Wam podziękować za udział w konkursie. Naprawdę cieszy nas też fakt, że coraz więcej osób bierze udział w naszych konkursach. Staramy się w miarę naszych możliwości dostosować nagrody do potrzeb Was, naszych widzów. I chyba na tyle na ten odcinek. No, wszystkim tym, którzy wygrali, gratulacje. Haniu, gratulujemy wszystkim. Hania się zajada słodyczami. Tosia podgląda, co robimy. Także rodzinka w komplecie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.